Wiedźmin to kultowa już nie tylko w Polsce, ale i na świecie postać z książek Andrzeja Sapkowskiego. Prawdziwą sławę przyniosła mu gra komputerowa polskich twórców, która doczekała się już trzeciej części. Oprócz wirtualnej rozgrywki nabywcy gry mają możliwość przeniesienia zabawy do świata realnego za pomocą dodawanej do zestawu gry karcianej gwint. W Wałbrzychu odbył się pierwszy turniej dla tych, którzy posiadają talię i mają ochotę rywalizować przy wspólnym stole. Turniej Gwinta odbył się w Giercowni na Wałbrzyskim Podzamczu, miejscu, które łączy cechy baru i salonu gier. Oprócz możliwości wypożyczenia planszówek, zamówienia piwa i pogrania na popularnych w latach 90. automatach, co jakiś czas odwiedzający lokal mają możliwość sprawdzenia się w okazjonalnych turniejach. Tym razem na przysłowiowej tapecie pojawił się Wiedźmin. Fani Geralta z Rivii rywalizowali o puchary w przyjaznej atmosferze, dalekiej od znanego z kasyna stresu. To jest generalnie gra naprawdę wspaniała, gdzie po prostu ludzie się integrują i po prostu u nas jeszcze na Dolnym Śląsku nie było czegoś takiego. I po prostu wpadłem razem z właścicielami giercowni na pomysł, że fajnie byłoby tutaj coś takiego zorganizować, zwłaszcza, że po prostu Wiedźmin jako cała gra i Gwint po prostu są teraz na topie, tak? I po prostu wykorzystaliśmy okazję, ludziom się to spodobało i doszło do tego. Oprócz chęci uczestnictwa w turnieju wypadałoby mieć własne karty. Co prawda nie są one sprzedawane osobno poza grą komputerową, ale dla fanów ich zdobycie to nic trudnego. Talie można zdobywać wyłącznie z dodatkami do Wiedźmina. W sumie dwie poprzednie talie są już troszeczkę mniej dostępne w internecie, ale po prostu twórcy gry ciągle tam jakimiś partiami dostarczają do sklepów, żeby właśnie każdy miał okazję sobie kupić. Obecnie jest to po prostu do zdobycia przez internet, gdzieś tak w sklepach no raczej ciężko będzie. Turniej trwał 9 godzin, a zwycięzcą został Michał Kuczuł-Kuczyński. Drugie miejsce zajął Kornel Baran, a trzecie Adrian Neksi-Misiak.